Bożena Marieta Żukowska z serialu Barwy Szczęścia dowie się, co przed nią ukrywa Brunolesław Żurek. Co go łączy z Rafałem Zaborskim, Wojciech Solarz i kim jest Teresa? Dawna miłość Bruna, którą tak bardzo przypomina? W 2034 odcinku Barw Szczęścia Stańska uzna, że kluczem do rozwiązania tych zagadek jest właśnie Rafał. Zacznie szpiegować kolegę męża i wypytywać go o sprawy prywatne. To, co od niego usłyszy, zmrozi jej krew w żyłach. Jaką niebezpieczną tajemnicą Bruno z Barw Szczęścia ukrywa przed Bożeną? Co się stało w przeszłości między nim a Rafałem? Ten wątek podejrzanych spraw sprzed lat dopiero się rozkręca. Ale w 2034 odcinku Barw Szczęścia Bożena będzie pewna, że ukochany nie mówi jej prawdy. Zwłaszcza, że będzie chodziło też o inną kobietę. Zaniepokojona spróbuje dowiedzieć się czegoś o Teresie, którą podobno bardzo przypomina. To twoja była? Czemu nigdy o niej nie mówiłeś? Stański szybko obróci całą sprawę w żart. Bo to moja była. Z podstawówki. A że miałem wtedy 12 lat chyba, to nie bardzo było o czym mówić. Ale sentyment pozostał, skoro jestem do niej podobna. Jesteś zazdrosna o dziewczynę, którą znałem 20 parę lat temu? Nie zazdrosna, tylko ciekawa. Opowiadałam ci o Mirku, a ty o swoich byłych wcale. Przy najbliższej okazji opowiem. Nawet o tych z przedszkola, zaśmieje się Bruno. Ale te tłumaczenia ukochanego wcale nie uspokoją Bożeny. Wręcz przeciwnie, w 2034 odcinku Barw Szczęścia postanowi przyjrzeć się bliżej Rafałowi. Ustalić, dlaczego mieszka w ich hotelu, a nie ze swoją narzeczoną Karoliną Marta Dąbrowska. Która niedawno urodziła syna Dobromira Franciszek Bukowski. Z kim się spotyka w interesach, kto przychodzi do jego pokoju hotelowego. Gdy Rafał przyprowadzi do hotelu Stańskich synka. Bożena skorzysta z okazji, by wypytać go o powrót Karoliny do pracy na recepcję. W 2034 odcinku Barw Szczęścia Zaborski wyjaśni. Że jego narzeczona niedługo przerwie urlop macierzyński, a on zajmie się dzieckiem.
żona Bruna uwierzy, że da sobie radę sam. Bożenko, ty mnie trochę źle oceniasz i będziesz mocno zaskoczona. Powie kolega Bruna, czym wzbudzi w Bożenie jeszcze więcej podejrzeń. W 1939 odcinku Barw Szczęścia Kowaluk zrealizuje swój złowieszczy plan. Były szef Bożeny z pewnością nie jest normalny. A pierwszy z brzegu psychiatra miałby nie lada problemy w określeniu, co z nim nie jest nie tak. Szef molestował Stańską i chciał ją zgwałcić. Agentka zgłosiła przełożonego, co wywołało burzę. Kowaluk w poprzednich odcinkach Barw Szczęścia zaczął kłamać. Oskarżać ją o bezpodstawne zeznania i niewiele brakowało, a zrobiłby z niej wariatkę. Całe szczęście sprawa się wyjaśniła. Przynajmniej pozornie. Nawet siedząc za kratami były szef sił specjalnych ma duże wpływy i moc sprawczą, żeby niszczyć Bożenie życie. Uknął intrygę, która złamała Stańską. Bohaterka Barw Szczęścia padła ofiarą wielokrotnych odurzeń z ręki nowego szefa i współpracowników. Którzy jak się potem okazało sami byli zmuszani szantażem do okrutnych czynów. W 1939 odcinku serialu Barwy Szczęścia Bożena z pomocą. Prywatnego detektywa urządzi zasadzkę na Kowaluka. Zaprosi swoich oprawców na drinka. To za co pijemy? Proponuje za udany wieczór i dobrą zabawę. A Celina Orina Krajewska zacznie się czegoś domyślać. Janusz, ona coś podejrzewa. Nigdy wcześniej nie była taka chętna na imprezowanie. Przeceniasz ją. To głupiutka panienka. Nie zapominaj, że ma przez nas poważne kłopoty małżeńskie. Wcale się nie dziwię, że nie chce jej się wracać do domu. W drinku Stańskiej znowu wyląduje zakazana substancja. Jednak tym razem kobieta tylko zasymuluje odurzenie. Wyląduje w pokoju hotelowym, gdzie czekał będzie na nią Kowaluk. Dzisiaj będziesz moja. Ratunku. Zamknij się albo cię zabiję. Pomocy. Krzycz, ile wlezie i tak nikt cię nie usłyszy. Już po tobie. Po chwili do pomieszczenia wpadną detektywi i uratują Bożenę przed zgwałceniem. To jeszcze nie koniec. Zapłacisz mi za to.
coś nam mówi, że Kowaluk z serialu Barwy Szczęścia jeszcze z nią nie skończył.